Konkurs Pracodawca Godny Zaufania ma uhonorować te firmy, dla których pracownik jest w centrum uwagi. Te firmy, które mają tego świadomość, że osiągają sukces dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, tym bardziej, że żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Wojna w Ukrainie, inflacja, kryzys energetyczny, to wszystko sprawia, że potrzebujemy bezpieczeństwa. I firmy, w których spędzamy bardzo dużo czasu, mogą dać nam poczucie bezpieczeństwa. W 12 edycji konkursu Pracodawca Godny Zaufania nagrodziliśmy w 6 kategoriach firmy. W kategorii Programy Stażowe otrzymał nagrodę Bank Gospodarstwa Krajowego. W kategorii Wolontariat nagrodę otrzymał Totalizator Sportowy. W kategorii Motywacja nagrodę otrzymał PKO Bank Polski, w kategorii Edukacja KGHM Polska Miedź, w kategorii Lider ESG Polska Grupa Energetyczna, w kategorii Rozwój i Cyfryzacja Link 4 Ubezpieczenia. Przede wszystkim KGHM już od wielu lat konsekwentnie współpracuje z wieloma szkołami i w regionie, w którym funkcjonujemy, i z wyższymi uczelniami w Polsce, także poza Dolnym Śląskiem, rzecz jasna. Jest to dla nas jak gdyby podstawą rozwoju. Potrzebujemy pozyskiwać zarówno tych specjalistów, inżynierów, geologów, ludzi, którzy są w stanie rozwijać firmę technologicznie, ale również operatorów maszyn, techników, wszystkich tych, dzięki którym ta ogromna maszyneria się kręci. Nie zapominamy również o pracownikach zawodowych, o górnikach, hutnikach. To jest też rozwojowy w tej chwili zawód. To są ci przedsiębiorcy, pracodawcy godni zaufania dlatego, że potrafią długofalowo inwestować w młodych ludzi. Dla każdego kraju z aspiracjami, dla każdego kraju rozwiniętego, który chce zapewnić sobie stabilny i długotrwały rozwój, to w tym momencie jest konieczność. Potrzebujemy fachowców, potrzebujemy ludzi o wysokich umiejętnościach, zarówno tych twardych, branżowych, jak i tych miękkich kompetencjach, tych kompetencjach społecznych. Szukamy tych przedsiębiorców, którzy właśnie inwestują w edukację na najwyższym poziomie. Ta nagroda to wyjątkowe wyróżnienie, które Totalizator Sportowy otrzymał w kategorii Wolontariat. Pomaganie samo w sobie jest ogromną wartością, dlatego bardzo się cieszę, że Totalizator Sportowy został doceniony za swoje działania, za które tak naprawdę nie oczekiwał żadnej nagrody, bo tak jak wspomniałam, pomaganie jest zakorzenione w naszej organizacji, a kiedy może dodatkowo spajać pracowników, to niesie za sobą ogromne wartości i są one godne naśladowania.